Cześć. Postanowiłem nagrać taki krótki filmik. Ostatnio chciałem zmniejszyć ilość klamotów na biurku i zlikwidować mój mikrofon na USB ze statywem. Znalazłem taki oto mikrofon na necie, Vimoda Boom Pro. Miał on bardzo dobre recenzje i byłem zachwycony jakością dźwięku w porównaniu do wielkości mikrofonu oraz jego ceny. Obejrzałem kilka filmików na YouTube, gdzie był on zaprezentowany i brzmiał mega dobrze. Dobra, kupuję, pomyślałem. Znalazłem go na czeskiej stronie i kupiłem. Link do niego zamieszczę w opisie tego nagrania, jakby ktoś chciał się w niego wyposażyć. Przesyłka trwała zaledwie kilka dni, więc nie tak źle. Mikrofon przychodzi do nas bardzo fajnie zapakowany. Gruba wytłoczka w środku na pewno sprawi, że nic mu się nie stanie podczas przesyłki. Na pierwszy rzut oka wygląda całkiem spoko. Przewód jest cienki, ale czuć, że sporo może wytrzymać. Jest on zakończony jackiem 3,5 mm, więc jest on uniwersalny. Na przewodzie umieszczony jest też panel, którym możecie wyłączyć lub włączyć mikrofon oraz pokrętło do regulacji poziomu audio w słuchawkach. Szkoda tylko, że ten panel w odczuciu jest trochę tandetnie wykonany i trzeba na niego uważać. Dostajemy również taką właśnie złączkę, przejściówkę, gdzie możemy sobie rozdzielić właśnie sygnał audio oraz sygnał z mikrofonu. Mikrofon jest bardzo elastyczny, trochę za bardzo moim zdaniem. Nie miałem z nim problemów podczas grania lub rozmowy, ale wystarczy trochę mocniejszy ruch i już leci w dół. Sama końcówka mikrofonu jest zakończona plastikową obudową i czuć tutaj tanie plastiki, więc na to również bym uważał. Całość wygląda interesująco i jest to moim zdaniem ciekawe rozwiązanie, jeżeli tylko macie słuchawki, które mają wypinany kabel. Ja takie mam, ale jest jeden myk. Są to Audio Technica M40X. Niestety ich przewód jest dedykowany tylko do słuchawek tej firmy, więc kolejny wydatek. Musiałem się wyposażyć w przejściówkę, którą wpinamy w słuchawki, a dopiero w nią wpinamy mikrofon. Po wpięciu mikrofonu do laptopa byłem, cóż powiedzieć, trochę rozczarowany jakością dźwięku. Tylko co było nie tak? Przecież na innych filmikach na YouTube brzmiał on mega dobrze. Pomyślałem, że spróbuję go wpiąć do karty dźwiękowej na USB i następnie użyć tej złączki dołączonej do całego zestawu oraz puścić przez program VoiceMeter. Do VoiceMeter również zamieszczę link w opisie tego nagrania. Było zdecydowanie lepiej, ale jednak to jest dość duży dodatkowy koszt do i tak nie taniego już mikrofonu. Nagrań będziecie mogli posłuchać za chwilę, więc zachęcam do pozostania i posłuchania, jak on działa wpięty bezpośrednio do laptopa oraz przez te wszystkie klamoty, czyli przejściówkę oraz kartę dźwiękową do USB do laptopa. Rozpisałem również wszystkie programy, które zastosowałem do nagrania tych próbek, więc jest tam Audacity, VoiceMeter oraz poziomy, które są ustawione bezpośrednio w panelu dźwięku w Windowsie. Więc jeśli mam tak krótko podsumować, czy warto kupić ten mikrofon, moim zdaniem nie. Myślę, że można odłożyć trochę więcej pieniędzy i wyposażyć się w dość dobry mikrofon USB, który nie sprawi nam tylu problemów, jeśli macie na przykład nietypowe słuchawki. Ale jeśli chcecie mieć taki mały, podręczny mikrofon i raz na jakiś czas gracie ze znajomymi w gierki online lub chcecie z kimś pogadać, a nie chcecie mieć dużych klamotów na biurku, które zajmują więcej miejsca, to moim zdaniem jest to świetna opcja, tylko pamiętajcie, że musicie zastosować dodatkowe rzeczy, bo sam mikrofon nie brzmi zbyt dobrze. Potrzeba zastosować tu kilka programów oraz jakąś kartę dźwiękową na USB i wtedy dopiero możecie cieszyć się dość dobrym mikrofonem. Jakość dźwięku jest ok, ale nie powala ona aż tak bardzo, jak myślałem, że będzie powalać.
Również pamiętajcie o tym, że ten mikrofon jest niezwykle czuły, więc dość dobrze zbiera dźwięki otoczenia. Myślę, że to tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się spodobał materiał, łapkę w dół, jeśli nie. Zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych materiałów, a ja się z Wami żegnam i pozostawiam Was z moimi próbkami nagrań tego mikrofonu. Cześć! Intensywna koncentracja na wykonywanym zadaniu potrafi nas wręcz uczynić ślepymi, i to nawet na bodźce, które zwykle zwracają naszą uwagę. W najbardziej widowiskowy sposób wykazał to eksperyment opisany przez Christophera Chabrisa i Daniela Simonsa w książce The Invisible Gorilla. Badacze nagrali krótki film, na którym dwa zespoły podają sobie dwie piłki do koszykówki. Każdy w jakimś stopniu uświadamia sobie ograniczenia własnej uwagi. Są one również uwzględnione w normach społecznych. Kiedy na przykład kierowca zaczyna wyprzedzać ciężarówkę na wąskiej drodze, dorośli pasażerowie rozsądnie przerwą na chwilę rozmowę, wiedząc, że w takiej chwili lepiej nie rozpraszać kierowcy oraz podejrzewając, że kierowca i tak będzie chwilowo głuchy na toczącą się rozmowę.